Wiewiórki i bobry. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Wczorajszy odcinek kończyłem informacją o tym, że wybieramy się na basen i tak w rzeczy samej się stało. Jesteśmy już w Garden Village. O, proszę, kto tam idzie? Beata i Andrzej. Przypadek? Nie przypadek, pisałem do nich, że będziemy tutaj i są. Jest z nami też Andrzej i Wiktor oczywiście, a na miejscu czekała już na nas Tarong i Juny. Także większym towarzystwem, większą grupą będziemy sobie tutaj teraz na basenie, bo jest naprawdę gorąco. I choć słońce się skryło i tutaj tak naprawdę jest troszkę chłodniej, to woda się przyda. Dzień dobry. Dobry. Cześć. To idziemy na basen. Wow, ale super anskie. No. Trzymaj się tylko tych rurek. Jej. Ale fajnie. To wymyśl sama, co z tym zrobić. Chyba jesteś na to za krótka trochę. Dobra, musisz sobie wykombinować, moja droga. Co dalej? Tarong idzie przetestować wodny hamak. You can try like this. Dobrze? No proszę. Widzisz, Juny? Wypchnij mamę na głębszą wodę. Człowieku, coś nagraj. No? Zbyt donośna muzyka zmusiła nas do tego, żebyśmy opuścili gościnne progi Garden Village i basenu tutejszego. Przenosimy się. To jednak, tak szczerze Wam przyznam, że również głód oczywiście bierze górę nad naszymi decyzjami. I przenosimy się do Quartier. Tam zjemy
i dalej będziemy myśleli, co jeszcze możemy dzisiaj zrobić, spsocić przed wyjazdem Wiktora i Andrzeja, ale również Marcina i Beaty, bo oni jutro opuszczają Kambodżę i lecą do Tajlandii. Jesteśmy już w Khmer Taste. Będziemy już zamówiliśmy tak naprawdę jedzenie. Juny i Staron pojechały wcześniej do domu. Czekamy też na Marcina, który zniknął do hotelu. Ma jakiś niecny plan, ale nie będę tego planu wyjawiał i nie wiem, czy go w ogóle wyjawię. Zobaczymy, to się okaże. Na razie czekam na jedzenie. Zrobiliśmy się głodni, także chcemy zjeść i później jeszcze będziemy myśleć, co dalej. Ja muszę podjechać dzisiaj jeszcze do sklepu, zrobić drobne zakupy, bo jutro Andrzej i Wiktor jadą z samego rana do Ratanakiri. Chcemy zrobić im kanapki na drogę. Tak oldschoolowo, po polsku po prostu kanapki, więc potrzebuję kupić pieczywo i jeszcze parę składników. Ale to za chwilę. Najpierw zjedzmy tutaj. Idziemy sobie. Byliśmy w Khmer Taste. Jak wiecie, podjeść. Zjedliśmy dobrze, syto. No i teraz idziemy. Dwóch Wiktorów idzie z przodu. Dyskutują, prowadzą bardzo zażartą dyskusję na wiele różnych tematów, głównie historycznych, tak jest. Marcin idzie z Marcinem, czyli mamy tak, parę Wiktorów z przodu, parę Marcinów tutaj. No i jedyny biedny Andrzej jest bez pary, ale leci z kamerą, z telefonu, też coś nagrywa. Także idziemy prawie, że parami, jak w przedszkolu. A dokąd idziemy? Idziemy do sklepu. Potrzebujemy zrobić drobne zakupy jeszcze. Między innymi kupić pieczywo dla chłopaków na jutro na kanapki. Wałuwa musi być. No i już, zakupy zrobione. Jesteśmy tutaj szerszą ekipą cały czas jeszcze w Asia Market. No nie wiem w sumie co dalej. No, możemy iść nad rzekę, jak już mamy co pić, możemy iść nad wodę, tak? Ja kupiłem chleb. No to można kupić jeszcze ten naturat. To się wytnie. To się przepuści. Nie, tego się nie wytnie. To zostanie. Patrzcie. Patrzcie, to już zostanie na wieki. Dobra, wychodzimy. Niechętnie, bo tam była klimatyzacja, a tutaj jest ukrop. Jest to tak drogo jak w Dubaju, więc będziemy pili. Mieliśmy zamawiać graba, ale przyszedł do nas pan. Przyszedł do nas pan kierowca tutaj, takiego stojącego tuk-tuka na ulicy. No i że on może nas zabrać, bo wiadomo, że grab jest tańszy. I on mówi, my mówimy, że no nie, grab, bo będzie tanie, będzie tanie. On tak słucha, patrzy się na nas. A jesteście z Polski? Tak. A on mówi, jak się masz? Dobra, jedziemy. Temat zakończony, już tam walić to, dopłacimy tego dolara, ale jedziemy z naszym. Nasz pan, który nas przywiózł tutaj, Okun in Poloń? Dziękuję. Dziękuję, okej. Okay. Okun Churan! Dziękuję bardzo. Bye bye. No i jesteśmy wszyscy w miejscu, które co po niektórym może przypominać co nieco. To wchodzimy. Siedzimy sobie, siedzimy w coraz większej grupie. Tarong jest na górze z Juny. No nie czuję się do końca komfortowo, ale to wynika jakby z tego, że no, wszyscy mówią po polsku. Wszyscy mówią po polsku i ona biedna no, jeszcze nie rozumie tak naprawdę zbyt dużo, więc poszła sobie na górę. No i mamy rozmowę. Dużo rozmów. W ciągu miesiąca okazało się, że i siedzimy sobie tutaj wspólnie. Jeszcze dzisiaj. Bo to jest ostatni wieczór dla wielu z naszych gości, którzy jutro rano wyjeżdżają. No to siedzimy w takim razie razem. Jest pasa. Tak naprawdę grab był zabawiany, także jest i tu, i tu. No i żegnamy się. Żegnamy się z Marcinem, żegnamy się z Beatą. Którzy już jutro jadą do Tajlandii. Dziękuję Marcin, wielkie dzięki, do zobaczenia, powodzenia. My też życzymy powodzenia. Dziękuję pięknie, do zobaczyska. Bawcie się dobrze i powodzenia. No i mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze w przyszłości. Może wrócimy z Tajlandii. No i bardzo dobrze, i to jest słuszna koncepcja. Do zobaczyska, dziękujemy wam pięknie. Wracajcie do wolnego kraju. Do zobaczenia, cześć, pa, pa. Ja tu muszę się spakować, bo jutro z samego rana wyjeżdżają. Tarong stoi tutaj z Juny. Juny robi pa, pa. Nie wiem, co widzicie, w sumie ta kamera naprawdę wieczorem słabo działa. No a my jeszcze tutaj siedzimy. Gdzieś tu jest Juny, która mi woła. Juny!
Co jest? Nie ma przy światłem, kochanie. Myszko. Ale to jest światło tutaj dla, wiesz, wujka. Nie, nie. Chodź, 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 chodź. Siadaj, oglądaj. Tak, to jest twój favorite kolor? No tak, zapaliłeś wszystkie światła możliwe. Andrzej jedzie teraz z Natalią na miasto, na street food. To smacznego. Lekarze, do których przychodziła kobieta. Tylko wróćcie przed zmrokiem, proszę was. Jest zmrok. No właśnie. Już jesteście spóźnieni w takim razie. Kupcie coś dobrego do jedzenia. Pa, pa. Okej, pa. Chodź, Juny. Idziemy na górę. Nie, lecimy na górę, chodź. Dzień dobry, witam was kolejnego dnia. My witamy się z wami, ale tak naprawdę ja się żegnam równocześnie z naszymi gośćmi. Przepraszam was na chwilkę. Jadą. Jadą na busa. Przepędzili kury. Ogądzian! Pojechali. Pierwsi goście. Tak, okej. Okay. Co, jeszcze została jedna osoba, została Natalia, to na razie jeszcze śpi. O, kanapki. No tak, kanapki na drogę. Dla naszych chłopaków. To jest człowiek z firmy autobusowej, który przyprowadził tutaj tuk-tuka, a teraz pomknął za tuk-tukiem, żeby dowieźć kanapki z powrotem. No dobra. Tak, widziałem. Ruszamy za chwileczkę w jedno miejsce ciekawe, które chciałbym wam pokazać. Natomiast jeszcze tylko taki update. Nasi goście pojechali, kanapki do nich dotarły. Dostaliśmy już informację, że nie tylko dotarły, ale że są bardzo smaczne. Cieszymy się niezmiernie. Natalia już pojechała również w kolejny dzień swojej podróży po świątyniach. I z tego co wiem, jutro będzie wyjeżdżała do Bangkoku. Natomiast my, jak wspomniałem na samym początku, teraz ruszamy w jedną miejscóweczkę. Zapraszam z nami. Zobaczcie, co to będzie. Jednak mała zmiana planów. To miejsce, które chciałem wam pokazać, które naprawdę ciągle chcę wam pokazać, będzie w jutrzejszym odcinku. W dzisiejszym jedziemy na miasto. Kolejna awaria telefonu. Niestety skutecznie wyłączyła go z funkcjonowania, a jest mi trudno tak naprawdę pozostawać cały czas offline, będąc poza domem. Także jedziemy do miasta. Coś zjeść, naprawić telefon. I jeszcze parę innych rzeczy, ale to za chwileczkę zresztą sami się przekonacie. Chyba nie wyjdzie nic z tego, widzę. Chciałem wam pokazać, jak Juny robi bańki mydlane, ale dam jej jeszcze jedną szansę. Jeszcze jedną. O, tym razem się udało. Wow. No odmuchnij to. Look up. Już. You're coming out. No dawaj. Wow. Super. Zaczynamy od marketu. Maybe there is baby here. Tutaj mamy here or here. Jesteśmy na markecie, na starym markecie, przyjechaliśmy coś zjeść. Taran chce zjeść coś po kmersku, ale w nowym miejscu. I jak ostatnio tutaj byliśmy, kupowaliśmy ręczniki, to przechodziliśmy właśnie obok takiego food courtu wewnątrz marketu. No i zamierzamy go sprawdzić, czy coś dobrego uda się nam kupić. A on jest dokładnie przed nami. W przeciwieństwie do moich dziewczyn, które są ani przede mną, ani za mną. Gdzieś zniknęły. Bardzo szumnie, kolorowo, ale to jednak nie jest miejsce, w którym będziemy siadali jeść tarong. Głównie chodzi o Juny. Jest troszkę lekko marudna, w związku z tym chcę po prostu usiąść już w wygodnych warunkach. Przystawię motor, dziewczyny już poszły sobie na skróty. Usiędziemy w takiej kmerskiej knajpce, ale jakby na brzegu, po zewnętrznej stronie marketu. Tam się siedzi lepiej. A teraz motor.
No i jesteśmy w tym kmerskim miejscu. Zobaczmy, co można zamówić. Tu jest kwaśna zupa z pędami bambusa. Tutaj jest maczu krym. Tu jest taka z kulkami rybnymi, taka sobie bez smaku. Tutaj jest z wieprzowiną i to wygląda całkiem fajnie, powiem szczerze. Bo to wygląda jak na taką kapustę kiszoną. A to jest kwaśna rybna, nie pasuje. Biorę to i może jeszcze coś. A chyba zostanę przy tej rybie. Saga kluczowa trwa w najlepsze, ale tym razem już nie poprawiamy kolejny raz u tego samego człowieka, no bo można się pomylić raz, ale jak już się myli człowiek dwa razy robi, dwa razy i dwa razy nie działa, to znaczy za trzeci raz będzie tak samo. Zatem tym razem, o widzisz, jak super. Zatem tym razem robimy to w innym miejscu, licząc na to, że tutaj pan będzie znał się na robocie i tutaj klucz będzie działał. Co patrzysz, się odbija gdzieś, z lusterka się odbija światło. Przyjechaliśmy jeszcze do serwisu, trudno to nazwać serwisem, taki punkcik, sklepik, gdzie pan też naprawia telefony z moim telefonem, któremu wypadł ekran, znowu się nie kontaktuje, trzeba tam po prostu taśmę dobrze przykleić i z powrotem przykleić, przytwierdzić ekran. No i pan się rozpędził trochę scenami, ale naprawdę, ale żeśmy w końcu się spotkali gdzieś tam na poziomie $10 za zrobienie tego. Także zostawiłem telefon, na razie jedziemy do Shazi, bo June chce się zobaczyć z Kirby Shają. Zostawię tam dziewczyny i ja sobie jeszcze się pokręcę trochę po mieście. Co się tam cieszy? Tak. Dobra, chodźmy już. Pojechaliśmy do Shazi, ale okazało się, że tam jest dzisiaj impreza zamknięta, jakaś urodzinowa. I June tak na maksa rozczarowana, po prostu taki smutek max. Musieliśmy jej obiecać, że coś jej kupimy fajnego, żeby nie płakała, że stamtąd ją zabieramy i że tam nie może się pobawić. Przyjechaliśmy do 7-Eleven, bo mamy po drodze i jest coś tam zawsze sobie dla siebie znajdzie. Ale fajny tuk-tuk, zobaczcie jak zrobiony, jakie skrzydło ma z tyłu. Sad boy. No tak to wygląda, że sad. Smutny chłopak. Cały na czarno. Czarne kurtyny. Wypas. Dobra. To kupimy coś dla młodej, no i czekamy na odbiór telefonu. Jesteśmy w Khmer Taste. Plan był troszkę inny, ale wszystko się jakoś pokałapućkało i poplątało. Spotkamy się około 6 tutaj z Adrianem i z Joasią. Ale muszę jechać jak najszybciej odebrać teraz telefon z naprawy, bo muszę skontaktować się też z Natalią, że jesteśmy tutaj, żeby mogła Natalia również tu przyjechać, bo wiem, że chciałaby się spotkać i poznać Joasią i Adriana, dlatego też migusiem teraz zostawiam dziewczyny i jadę po telefon i od razu daję znać Natalii, gdzie jesteśmy. Ponieważ ma się pojawić jeszcze Joasia, Adrian i Natalia, więc zmieniliśmy stół, przenieśliśmy się tutaj. Juny siedzi tam. Nie rgnęła, że żeśmy się przesiedli. Dopiero teraz jak pan zaczął zbierać, to zobaczyła. Chodź kochanie, przesiadamy się tam. Chodź, idziemy. Buciki weźmiemy. Chodź. Ty chcesz tutaj? No to siedź tutaj na razie, no. To jest szoklaj. Klik, 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 lewo, prawo, lewo, prawo. Zaraz maluję oczy. Pora kolacji w Khmer Taste. Kolejny raz tutaj spotkaliśmy się z Adrianem i Joasią. Przyjechała również Natalia, która jutro, jak już mamy potwierdzony temat, z samego rana wyjeżdża. Kolejna pobudka rano do pożegnania naszego gościa. Spotkaliśmy natomiast parę tutaj Polaków, którzy siedzieli wcześniej, którzy szukali pokoju i kontaktowali się ze mną na Instagramie, poprzez Instagrama. Niestety telefon był w serwisie, w związku z tym opóźnieniem odpowiedziałem. Nie wiedzą jeszcze, czy będą zostawali dłużej w Siem Reap, czy będą stąd wyjeżdżali do Phnom Penh. W każdym razie, jeśli zostaną, powiedzieli, że się odecą i wezmą też pokój na jedną albo dwie noce. Fajnie, super, fantastycznie. Cały czas są Polacy, cały czas są rodacy, cały czas są ludzie, z którymi się spotykamy. Czasami na jedno przysłowiowe piwo, czasami na to, żeby powiedzieć sobie po prostu cześć.
a czasami po to, żeby wzięli u nas pokój i zostali na dłużej. Jesteśmy już po kolacji, w związku z tym za chwileczkę będziemy się rozjeżdżali, tym bardziej, że dzisiaj Juny bardzo wcześnie wstała i już jest zmęczona. Zresztą Natalia również, widać po niej, że dzisiejszy dzień jej dał w kość, a jutro musi wstać wcześniej rano, bo 7:30 musi być już na przystanku autobusowym. No to tyle, jeśli chodzi o raport w tej chwili Square Taste. No i już po posiedzeniu zjedliśmy, napiliśmy się, zapłaciliśmy i teraz się przenosimy. Zostawiam na razie motory, bo tutaj jest i skuter Natalii i nasz, ale idziemy kawałeczek się przejść w stronę Pub Street. Natalia wyraziła ochotę na lody. Okazało się, że nie tylko ona ma ochotę na jakieś słodkości teraz przed snem, w związku z tym idziemy zjeść te lody. Najbardziej się cieszy ta młoda, ale jeszcze chyba nie wie do końca tak naprawdę, po co idziemy. Trochę słabo, Joasia, słabo. Jeszcze raz spróbuj. This is ours. Red one. Pro home. Zobaczymy, czy się uda teraz, ciocia. It's not working like this. Nie, nie, słabo, słabo. Idziemy.
Wreszcie domu, wreszcie w domku. Fajny, intensywny dzień, bardzo przyjemny. Ale często jest właśnie tak, że po tym intensywnym dniu jeszcze przyjemniej wraca się do własnych czterech ścian. Własnych jak własnych, ale czterech ścian. Po powrócieńku szykujemy się do spania. Juny jest już w łóżku, choć jeszcze nie śpi. Tarong sobie przysiadła na tarasie. Siedzi i rozmyśla nad tym, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym wieczorem. A ja zasiadam do laptopa składać dla Was odcinek na jutro. A dzisiaj kończę tenże. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Życzę Wam fantastycznego dnia. No i jutro odcinek, no niespecjalny, ale odcinek inny od tych ostatnimi czasy. Fantastyczne, fajne miejsce do zwiedzenia w Siem Reap. Polecam i zapraszam Was serdecznie do oglądania. A dzisiaj jeszcze raz dzięki. Wspaniałego dnia Wam życzę.